Przed momentem zakończyło się zaległe spotkanie szóstej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy między Wartą Poznań a Legią Warszawa i zapraszam teraz do naprawdę krótkiego podsumowania tego meczu. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was zachęcić do podzielenia się własną opinią na temat tego meczu w komentarzu pod tym filmem, a my przejdźmy do rzeczy. Warta Poznań w poprzednim meczu, był to mecz 1/16 finału Pucharu Polski, wygrała w Ostródzie z Sokołem 3-1, natomiast Legia Warszawa zremisowała w PKO Bank Polski Ekstraklasie w Szczecinie z Pogonią 0-0. I to spotkanie Warty Poznań z Legią Warszawa można określić mianem spotkania, które toczyło się tak naprawdę tylko i wyłącznie w pierwszej połowie meczu. Dlaczego? Dlatego, gdyż mieliśmy wszystkie trzy bramki strzelone właśnie w pierwszej połowie. Wszystko to, co najciekawsze, działo się w pierwszej połowie. Mieliśmy najwięcej strzałów w pierwszej połowie. No i ogólnie ten mecz rozstrzygnął się w pierwszej połowie. Ale przejdźmy do rzeczy. Ten mecz rozpoczął się całkiem ciekawie, całkiem szybko. Mieliśmy już w drugiej sytuacji pierwszy celny strzał w tym meczu. Był to strzał Juranowicza z Legii Warszawa. Potem w trzeciej minucie mieliśmy strzał chyba Rodriguez'a z Warty Poznań. Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła już w 13 minucie i był to gol Pawła Wszołka po dośrodkowaniu z lewej strony Mladenowicza. Mladenowicza, który według mnie zagrał dzisiaj najlepsze spotkanie, odkąd jest w Legii Warszawa. Dobrze zagrał również Joel Valencia, który według mnie w poprzednich meczach nie prezentował się, no, lekko mówiąc, najlepiej. Zdecydowanie bardziej podobał mi się kiedyś, gdy grał w Piaście Gliwice, zresztą był to najlepszym zawodnikiem sezonu. Dzisiaj zagrał ok. I na tej lewej stronie z Mladenowiciem Legia z Valencia wyglądał bardzo dobrze. I w ogóle lewa strona Legii w tym meczu wyglądała super, bo Mladenowicz, Valencia i czasami tam Antolicz się podłączał i wyglądało to naprawdę nieźle. Natomiast jeśli chodzi o Wartę, no Warta Poznań i ta jej defensywa, która była wcześniej w poprzednich meczach jej głównym atutem, bo o ofensywie nie możemy za dużo pozytywnych rzeczy powiedzieć w tym sezonie, bo jeśli chodzi o mecze domowe, no to Warta nie strzeliła ani jednego gola jeszcze u siebie w tym sezonie. Natomiast ta obrona, no dzisiaj miałem wrażenie, że no momentami wyglądała na strasznie oniemiałą, bo przy tym pierwszym golu, gdzie Wszołek miał tak dużo miejsca, no to nie zdarzało się wcześniej warciarzom, jeśli mam być szczery. I następne akcje Legii tylko i wyłącznie potwierdzały dzisiaj słabość obrony Warty. Bo kolejny gol na 2-0 dla Legii Warszawa padł już w 23 minucie i był to gol Mladenowicza, który wcześniej asystował Wszołkowi. Strzelił gola prawą nogą i muszę przyznać, że no był to całkiem niezły strzał i widać było, że Lis, czyli bramkarz Warty Poznań, kompletnie nie spodziewał się, że Mladenowicz może oddać strzał aż prawą nogą i tak precyzyjnie, że był to gol ładniejszy od wielu, których strzelał lewą. W 30 minucie mieliśmy już natomiast 3-0 dla Legii. Po raz kolejny Legia lewą stroną, Valencia dośrodkował w pole karne, Juranowicz uderzył. Tak naprawdę okazało się potem, że podawał do Pekharta, nie no, był to strzał. No, Pekhart został nabity w głowę, piłka wpada do siatki i mieliśmy 3-0, które było jak najbardziej zasłużone. I tak naprawdę po tych golach, trzech w pierwszej połowie, ten mecz już się zamknął, gdyż no, statystyki pokazywały, że potem nie mieliśmy zbyt dużo strzałów. Mecz może trochę bardziej się wyrównał, ale to tylko grało na niekorzyść tego spotkania. Bo tych strzałów było mniej i tych akcji było mniej. Może trochę pewniej poczuła się Warta Poznań, bo od 70 minuty mieli kilka celnych strzałów, kilka celnych zagrań. Warto jeszcze zaznaczyć, że w drugiej połowie, na samym początku, po przerwie, wszedł na boisko Cezary Miszta, a jest to bramkarz Legii Warszawa, który zmienił Artura Boruca. No, dość ciekawy widok, gdyż Czesław Michniewicz chyba poczuł się już tak pewnie tego zwycięstwa, że sobie zmienił bramkarza i dał pograć kolejnemu zawodnikowi, który tych minut ma mniej. Wydaje mi się, że zmiennicy Legii w tym meczu, którzy w poprzednich meczach może nie grali jakoś wybitnie, dzisiaj zagrali nieco lepiej. Mam tu na myśli oczywiście Bartosza Kapustkę, który po zmianie dał naprawdę sporo w ofensywie Legii. Wszedł też Rosołek i był całkiem aktywny.
No i Walencja mi się też podobał, tak jak mówiłem wcześniej. To spotkanie kończy się wynikiem 3 do 0, wynik jak najbardziej zasłużony. Sędzia nie doliczył ani sekundy do regulaminowego czasu gry, a my przejdźmy do plusów zawodników. Jeśli chodzi o Wartę Poznań, no to wypisałem sobie zawodników, którzy przyczynili się do tej ofensywnej gry Warty Poznań z końcówki tego meczu. No to był to Kieliba, bo oddawał strzały Trauka i Kupczak. Natomiast jeśli chodzi o Legię, no to tego było oczywiście więcej. Był to Mladenowicz, Walencja, Wszołek, Juranowicz, Pekhardt. Jeśli kogoś zapomniałem, kogoś nie wymieniłem, no to zapraszam do komentowania, tak jak mówiłem to na samym początku tego filmu. Tymczasem ja się z wami żegnam, bo już Znicz gra z Lechem Poznań i ja muszę ten mecz oglądać. Trzymajcie się, widzimy się właśnie na nim.